Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowach o 24. Ze mną w studiu Milan Uszak, burmistrz Siechnic. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Oświata to jest jedno z chyba największych wyzwań, jeżeli chodzi o samorządy. Takie zadanie własne, o którym samorządowcy zawsze mówią, że jest bardzo, bardzo drogie. I chyba dotyczy to też szczególnie tych gmin, które są wokół Wrocławia, dlatego że bardzo dużo mieszkańców stolicy Dolnego Śląska w którymś momencie życia decyduje się właśnie na to, żeby wyjechać, wyprowadzić się do gminy tuż pod Wrocławiem. No i tą edukację trzeba zapewnić tym najmłodszym mieszkańcom szczególnie. Jeżeli chodzi o gminę Siechnice, jak tutaj to wygląda, jak to się kształtuje, jakie wyzwania też przed państwem właśnie w tym kontekście? Tak, tę edukację trzeba zapewnić poprzez zapewnienie bazy lokalowej, ale i poprzez zapewnienie jakości. Tutaj bym powiedział, że inne problemy niż w gminach położonych z dala od dużych ośrodków. Tam bardziej mówimy o jakości, może problem modernizacji bazy, ale niekoniecznie jej rozbudowy. U nas w gminach aglomeracyjnych, wokół dużych miast, problem jest szczególny też dlatego, że trzeba tę bazę szybko rozbudowywać, nie tylko modernizować, nie tylko remontować. I nie tylko utrzymywać. Oczywiście część oświatowa subwencji ogólnej, nie powiem nic nowego, permanentnie jest niewystarczająca do finansowania wydatków bieżących, tych, którym ona służy, szczególnie na wynagrodzenia. Oświacie. Gminy dokładają do części oświatowej subwencji. To się dzieje od w zasadzie momentu, kiedy gminy przejęły wolą ustawodawcy prowadzenie szkół podstawowych. I tak od tego czasu, z roku na rok, ten procent dokładania rośnie. Oczywiście teraz dostaliśmy zwiększenie subwencji części oświatowej w związku z podwyżkami dla nauczycieli, ale doliczamy się. Okazuje się, że to też nie 100% tych podwyżek. Nie podam jeszcze dokładnych kwot, nie narzekam, ale to jeszcze nie 100% tego właśnie sfinansowania podwyżek. Natomiast problem dotyczy oczywiście też i bazy, i jakości, i to staramy się robić. W ostatnich latach udało się, czyli w minionej kadencji, zbudować dużo. To jest przede wszystkim budowa nowej szkoły podstawowej w standardzie budynku pasywnego w Siechnicach, szkoły numer 2. Inwestycja bardzo duża, 40-kilkumilionowa, z blisko 20-milionowym dofinansowaniem środkami dotacyjnymi, czyli głównie unijnymi. Głównie unijnymi z programu działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli nasze wspólne projekty Wrocławia i gmin ościennych, finansowane instrumentem terytorialnym ZIT-em. We współpracy z miastem, gminami ościennymi wybieramy takie projekty, które mają znaczenie wykraczające poza obszar jednej gminy. Tak jak pani redaktor powiedziała, sprowadza się dużo mieszkańców, żyją i w gminie, i we Wrocławiu. No tak, często pracują na przykład tutaj rodzice, tak, dorośli jednak we Wrocławiu, ale dzieci, przez to, że we Wrocławiu też te potrzeby są bardzo duże, no to tutaj kwestia tych szkół obwodowych jest bardzo często w miejscu zamieszkania, no i tutaj odpowiednio tam, gdzie mieszka rodzina, prawda? Dokładnie tak. Z kolejnych inwestycji, które bądź się udało zrealizować, bądź są w toku, to są tak, zrealizowane już rozbudowy szkół w Świętej Katarzynie i w Żernikach, pierwsze etapy, i bardzo duża rozbudowa szkoły w Radwanicach. Ona nam znacząco rozładowała problem dwuzmianowości w tej szkole. To nie jest koniec rozbudowy i modernizacji tej szkoły, bo są jeszcze przed nami zadania dotyczące starszych części szkoły, ich modernizacji, również mniejszej rozbudowy i utworzenia czy rozbudowy zaplecza sportowego dla uczniów w tej szkole, i to jest plan na nadchodzącą kadencję. Również na nadchodzącą kadencję przed nami duża rozbudowa szkoły w Świętej Katarzynie i rozpoczęta już, wkrótce podpisanie umowy z wykonawcą, naprawdę duża, za blisko 20 milionów rozbudowa szkoły, długo wyczekiwana, drugi etap dużej rozbudowy w Żernikach Wrocławskich. Na to zadanie mamy również pozyskane bardzo duże dofinansowanie, bo blisko 15-milionowe z Polskiego Ładu. W Radwanicach rozbudowę udało się sfinansować w przeważającej mierze środkami własnymi gminy i za niecałe 4 miliony, inwestycja blisko 20-milionowa, przypomnę, środkami rządowymi z Funduszu Inwestycji Lokalnych rządowego. Ale nie można nie wspomnieć również o takiej mniejszej miejscowości w naszej gminie, Kotowica, gdzie przeprowadziliśmy głęboką modernizację, w tym
termomodernizację przede wszystkim szkoły podstawowej w Katowicach, która jest własnością gminy, ale nie prowadzi jej gmina, tylko prowadzi ją Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. I przy tej szkole wybudowaliśmy obiekt wielofunkcyjny, który pełni funkcje świetlicowe, ale też i ma niedużą salę sportową, długo wyczekiwaną przez społeczność przy tej szkole. Więc ogrom zadań inwestycyjnych zrealizowanych w tej kadencji, przed nami kolejne zadania na nową kadencję. To jest historia bez końca. Jak dobrze liczę, powstała jedna szkoła i były trzy duże rozbudowy, oczywiście etapami dzielone. A jeżeli chodzi o koszty tych inwestycji poniesionych właśnie w tych latach, jeżeli chodzi o tą, czyli mamy szkołę numer 2 w Siechnicach i ona powstała od zera i rozbudowy Żerniki, Katarzyna Święta i Radwanice. Katarzyny i Katowice. I Katowice, takie mniejsze prace, powiedzmy. To są inwestycje rzędu, podsumowując, około 80 milionów zrealizowane w tej kadencji. Ja jeszcze nie wspomniałem, że przed nami rozpoczynamy projektowanie rozbudowy modernizacji starej szkoły w Siechnicach, szkoły numer 1. Na przyszłą kadencję na pewno chcielibyśmy rozpocząć tą rozbudowę i modernizację, a przede wszystkim w zakresie, tego nie jestem pewien, bo to też będzie zależało od możliwości finansowych i od możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Bardzo bym tego chciał, podobnie jak rodzice i społeczność szkolna, i do tego będę dążył. Natomiast przede wszystkim takim pierwszym etapem tej rozbudowy, modernizacji, chcielibyśmy, aby była rozbudowa bądź przebudowa zasadnicza sali sportowej. Tam jest malutka sala gimnastyczna wybudowana w ramach programu budowy tysiąclatek. Mało kto może już o tym dzisiaj pamięta. Na tysiąclecie państwa polskiego Polska Rzeczpospolita Ludowa budowała szkoły w różnych miejscowościach. No to już rzeczywiście trochę to czasu jest od tego minęło. Lat 60. No bardzo nieduża, absolutnie nieodpowiadająca współczesnym standardom. Czy łatwiej jest zbudować szkołę od zera, czy jednak rozbudowywać te, które są? No bo jeżeli popatrzymy na te prace ostatnie, no to mamy jedną szkołę, która powstała od zera i trzy takie duże rozbudowy podzielone etapami. Co do zasady, łatwiej budować na nowo, greenfield najlepiej, natomiast to bywa różnie w zależności od tego, jakie mamy rozwiązania projektowe i jednak przede wszystkim na jakiego wykonawcę trafimy. Potrafi być kłopot nawet z nową budową od zera. Finansowo? Finansowo wydaje się, że jednak lepszym rozwiązaniem jest budowanie od zera, ale te możliwości nie tylko ze względu na budżety są ograniczone, ale również ze względu na lokalizację, na dostępność działek. No właśnie, ja wspominałem o szkole w Żernikach i ona będzie rozbudowywana na działce istniejącej, która i tak jest największą działką szkolną ze wszystkich szkół w naszej gminie. Natomiast pracujemy już nad tym, żeby pomiędzy Żernikami a Radomierzycami pozyskać kilka hektarów z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli będących własnością Skarbu Państwa, ziemi rolnej. Zmieniamy studium gminy i plan miejscowy po to, żeby na kompleks oświatowy, szkolno-przedszkolny, mam nadzieję, w przyszłości takie grunty pozyskać. Ale to jest pieśń o wiele dalszej przyszłości. Z pewnością te budowy nie będą realizowane jeszcze do końca przyszłej kadencji. Dobrze by było, gdyby uzyskanie tych gruntów się udało. A na ile to, co jest teraz obecnie w gminie, czyli powstała ta nowa szkoła, mamy rozbudowywane i w trakcie, czyli część już udało się wykonać i te szkoły będą jeszcze rozbudowywane tutaj na pewno Świętej Katarzynie i w Żernikach, tak? I na ile to wystarczy? W sensie na jaką prognozę tutaj możemy popatrzeć, kiedy będą potrzebne już nowe szkoły? Udało się opanować dwuzmianowość w znacznej mierze. Dotyczy ale to takie, Siechnic, dotyczy to Radwanic. Powiedziałabym ugaszenie pożaru. Tak, tak, dokładnie tak. Proszę zwrócić uwagę, że w mało której gminie ta dwuzmianowość nie występuje. Są gminy, też często mniej zasobne, czy dalej oddalone od dużych ośrodków, gdzie dwuzmianowość nie jest rzeczą, która jest w programie władz konieczną do szybkiego zlikwidowania. Ja przypomnę, że też w 100 konkretach Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej w punkcie 40 którymś, nie pamiętam dokładnie numeru, było wymienione, że do września 2025 roku rząd podejmie takie działania, takie programy zaproponuje, aby nie było dwuzmianowości w szkołach podstawowych. My już skierowaliśmy wystąpienie do prezesa Rady Ministrów, w którym wskazujemy, jakie środki na przykładzie gminy Siechnice należałoby, wspomagając samorząd gminny, różnego rodzaju dotacjami wydatkować, ażeby ten bardzo ambitny plan udało się zrealizować. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że nawet gdyby te środki się pojawiły w tak ogromnej wysokości, o co pewnie nie będzie łatwo,
to jeszcze trzeba się zmieścić w czasie. No właśnie, bo wydaje się, że jednak budowa szkoły w perspektywie roku, może no niecałych 2 lat, 1,5 roku, to jednak nie jest możliwe, patrząc na to, mało prawdopodobne. Właśnie, jak wygląda cały schemat, czyli najpierw trzeba ogłosić przetarg, znaleźć wykonawcę, na to jest jeszcze czas na odwołania. To już robią nam się z tego miesiące i gdybyśmy nawet jakimś cudem wystartowali teraz, na przykładzie każdej gminy, nie tylko Siechnic. Startując teraz, to do końca roku zakończyłyby się najprawdopodobniej te kwestie związane z przetargami, tak, wyłonieniem wykonawcy. Chyba, że jesteśmy wykonawcy. Już zaawansowani w pracach projektowych. Mhm. Przykładem tego jest szkoła Żernicka, gdzie wykonawca być może w ciągu miesiąca, na to liczymy, już fizycznie będzie wchodził czyli na projekty budowę. Projekty są już gotowe, to tam, tak? Tak, bo już od ponad roku bardzo intensywnie były przygotowywane. Są pozwolenia na budowę, tam dokumentacja była aktualizowana, zmieniana, większy zakres, program inwestycji był zaprojektowany i uzyskał pozwolenia na budowę, no to tam, jeżeli wykonawca wejdzie w marcu, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że na wakacje przyszłego roku, na wrzesień wprowadzamy dzieci. I tam opanujemy problem dwuzmianowości, a przynajmniej w 90% ponad. Natomiast zapytała pani o bardzo ważną rzecz, na jak długo wystarczy. No właśnie. Gmina w meldunkach zaludnia się na podstawie danych z ubiegłego roku ponad 1000 osób rocznie. Mhm. Wiemy doskonale, że tak naprawdę jest dużo więcej niż to, co widzimy w meldunkach, nawet około 50% więcej. Ten ruch inwestycyjny nie będzie spowalniał, on raczej będzie rósł. Nawet jeżeli uwzględnimy to, że dzietność w polskich rodzinach spada, to i tak ten napływ ludności będzie powodował też dalszy wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym, dlatego trudno jednoznacznie prognozować, czy starczy na rok, dwa, trzy, raczej o takim horyzoncie bym mówił. To dość krótki termin. I trzeba dalej inwestować i rozbudowywać. I tutaj bym zamknął ten wątek inwestycyjny, jeżeli pani redaktor pozwoli, taką konkluzją. Gminy aglomeracyjne wszystkie w Polsce muszą zostać potraktowane przez rząd, przez Ministerstwo Finansów, przez parlament przy reformie finansowania samorządów. O niej się zaczyna głośno mówić. Liczymy na to, że w ciągu tego roku zostanie zaproponowana i przyjęta ta kompleksowa reforma. Muszą zostać potraktowane w sposób szczególny. One zazwyczaj są tylko na pierwszy rzut oka pozornie bogatymi gminami. Jeżeli popatrzymy na wysokość dochodów na głowę mieszkańca, a jeżeli zważymy to potrzebami szczególnie inwestycyjnymi, w szczególności na przykładzie tych inwestycji oświatowych, o których mówimy, to nie są bogate gminy. Dlatego, że muszą tak bardzo dużo inwestować w rozwój bazy. I tutaj bez pomocy rządu, bez mądrych rozwiązań zaproponowanych przez Sejm, jeżeli chodzi o zmiany ustawowe w zakresie finansowania takich gmin, szczególnie dedykowanego im ze względu na tą sytuację, będziemy ciągle gonić, gonić i nadrabiać i trudno nam będzie osiągnąć w miarę stabilny stan, że mamy tą bazę nadążającą za tak gwałtownie przyrastającą liczbą uczniów. To jest odwrotna tendencja niż wreszcie Polski. Trochę ratuje nas Wrocław. Pewnie nie tylko. No, w dużych miastach ratuje też gminy ościenne, duże jednak. Miasto. Wrocław musi inwestować w obrzeżnych, bardzo szybko rozwijających się dzielnicach, ale im bliżej centrum miasta, w starszych szkołach jest miejsce. Centrum miasta się jednak tak nie zaludnia, starzeje się. W związku z tym wiele rodziców, którzy mieszkają u nas, ale tak naprawdę jedną nogą w gminach ościennych, drugą nogą, obrazowo mówiąc, we Wrocławiu, bo tu pracują, się uczą dzieci. Te dzieci próbuje też umieszczać w szkołach na terenie Wrocławia. Na szczęście za nimi idzie część oświatowa subwencji. Ona jest niewystarczająca, rzecz jasna, na pokrycie 100% kosztów zapewniania usług oświatowych w tych szkołach, ale te dzieci mieszczą się też w szkołach wrocławskich. Im bliżej centrum, tym łatwiej. To trochę ratuje sytuację, ale na to też powinien popatrzeć ustawodawca. No bo dlaczego Wrocław ma być stratny z tego powodu? No bo przecież do części oświatowej subwencji, tam wychodzi w rekrutacji, którą finansuje dlatego, że te dzieci, musi też tak, dokładać własne środki. Tu potrzeba interwencji ustawodawcy mądrej. Gminy ościenne nie zamierzają żerować na Wrocławiu. To nieprawda, ale to być może się dzieje automatycznie wskutek błędnych rozwiązań ustawowych w zakresie finansowania gmin. To trzeba zmienić. No z perspektywy rodzica dość zrozumiałem jest, że jeżeli jedzie do pracy, rodzica to chce zawieźć dziecko, usługa i dziecko jej jakość, do szkoły dokładnie na przykład. Tak. Dokładnie. I powinien ustawodawca i samorządy współpracując ze sobą w aglomeracjach dać wybór rodzicom. Jeżeli woli w szkole wrocławskiej, finansujmy to odpowiednio, bez krzywdy dla żadnej z jednostek samorządu, czy dużego miasta, czy gmin ościennych. Niech
wybierze rodzic, jeżeli chce w szkole na terenie gminy odpowiednio rozbudowanej z porównywalną jakością usług, też tam powinien mieć możliwość. To na koniec, ile, jeżeli chodzi o gminę Siechnice, kosztuje oświata? Około 70 co najmniej milionów rocznie. Mhm. A z tego dokładamy z budżetu 40% całość własnych to środków. Będzie? No to jest około 40 blisko procent, mhm. 30 kilku grubych. To jest największa pozycja wydatkowa, wydatki na oświatę, mhm. znacząco przekraczająca wszystkie inne. I to chyba dotyczy nie tylko gminy Siechnice, ale generalnie jest to pewien trend, więc w tą oświatę i z jednej strony warto inwestować i trzeba inwestować, ale niewątpliwie duże nakłady są potrzebne. Tu stawiamy kropkę, tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.